Rozpoczynamy czwarty i ostatni dzisiaj pojedynek w kwalifikacjach do Stars War 11. Oczywiście kwalifikacje takie bardziej europejskie z tego wyszły. Trzech najlepszych graczy z naszego regionu awansuje do turnieju w chińskim mieście Xi'an. No i oczywiście rozpoczyna swoją drogę zarówno polski teren, jak i polski zerg. Terranem jest Spirit, czyli Piotr Walukiewicz, a zergiem Mikołaj Ogonowski. Elazar z teamu Liquid, Spirit z teamu Navi. No, Spirit uznał, że dzisiaj kamerki włączać nie będzie. Dzisiaj zdjęcie wrzucił, skoro mu tak wygodniej, no to cóż, co zrobisz, a szkoda. A czasami nawet widać jakieś emocje na twarzach zawodników. Elazar też w takim półcieniu. Dobra, Alkioni pierwsza mapa, oczywiście gramy BO3, czyli do dwóch wygranych map. No i Spirit zaczyna od Command Center, tuż po Supply Depotie, czyli tak zwany Command Center First. Zatem idą koszary, rafineria, zaraz może druga rafineria. Ja sam otwarcie Spirita lubię używać, gdy gram, to konkretne otwarcie, lubię używać, gdy gram szybkie battlecruisery. Ciekawe, czy Spirit też tak zaszaleje, bo Spirit to jest wariat wbrew pozorom, on wszystko potrafi nagle zagrać. Oczywiście totalne standardy również i takie mocno ekonomiczne i czasami, no te takie lekkie presje z przejściem w trzecią bazę, to mu się chyba rzadziej zdarza, ale no generalnie to albo mocne makro, albo jakieś mocne szaleństwo. Leci trochę po skrajnościach. Natomiast Elazar jest dla mnie przynajmniej aktualnie lekko tajemnicą, bo przyznam szczerze, że nie widziałem go dłuższy czas w żadnych turniejach StarCraftowych. Widzieliśmy go w Stormgate'cie, w turnieju EGC Stormgate Open. Albo EGC Open Stormgate, jakoś tak. Do wygooglowania na pewno u mnie na YouTubie, natomiast nie wiem, jak tam właśnie ten jego StarCraft ostatnimi czasy. No na pewno wiele innych rzeczy wydaje mi się, że nie ma do roboty, tylko raczej właśnie gra, trenuje, ciśnie, ćwiczy. Też lubi dużo biegać Elazar, chyba że mu się zmieniło. Teraz może idzie na masę. Dobra, leci Reaper. No, Grater zakłada, że to będzie Battlecruiser. No, mi się to otwarcie pod Battlecruisery bardzo podoba. To zastanawiam się, czy to będzie podwójny, czy pojedynczy. Na godzinie 8 przy krawędzi mapy, koło drugiej bazy Spirita, leci Overlord. A jednak jest trzecia baza. Chociaż to też dalej może być Battlecruiser, pomimo trzeciej bazy, jak najbardziej. Tylko taki trochę późniejszy, albo dwa Battlecruisery późniejsze. Leci Starport. O, fabryka chyba widzi tego Overlorda. To ważna kwestia. Zamiana. O! O, okej, okay, dobra, jednak jest zamiana. No i bezpiecznie dwa heliony. Się zastanawiam, czy w takiej sytuacji nie lepiej zrobić jednego Marina i dopiero potem Techlaba, ale w sumie to... No nie no, ten Techlab jest dla Starporta, więc raczej nie. Nie będzie Battlecruiserów, pisze Marubolą. No, zobaczymy, zobaczymy. No na razie mniejsze szanse są. Tak, zgadza się. Mniejsze. Ale grywa takie rzeczy Spirit. Pamiętam kiedyś, jak na Nercie też mu się zdarzało. Chyba, że taki bardzo późny Battlecruiser, ale to już to raczej się rzadko zdarza. O właśnie, prędzej Cloak Banshee. Ale nawet gdyby to były Battlecruisery, to raczej byłaby to słaba decyzja, no bo Overlord wylatuje od pleców. Dobra, troszkę dronek. Evo Chamber się kończy powolutku. To był chyba tylko jeden Evo Chamber, jeżeli mnie oczy nie myliły, więc będzie ulepszenie zapewne do pancerza, jeżeli chodzi o Elazara. Miarę szybki ler. No i tutaj już Elazar właśnie... No fajny zwiat Elazara, nie słynie on z najbardziej takiego rozrzutnego stylu zwiadowczego. Raczej rzadko robi zwiad, a tutaj jednak zagrał. Czyli na drugi Battlecruisery. Proste. Będzie potrójny Battlecruiser. Nieważne, że nie będzie gazu. W ogóle zacznie od dwóch rafinerii, potem będzie ekspansja i w ten sposób zrobi potrójnego Battlecruisera. Uda się na pewno. Trzecia baza już ustawiona na miejscu. No bardzo ekonomicznie zaczynają ci zawodnicy. Mają ze sobą naprawdę legendarne spotkania. Gdzie w zasadzie był symulator rozbudowy do jakiejś 10-15 minuty, potem jakaś walka, ale generalnie dużo kampy. O, no dobra.
Bez szaleństwa. Normalnie gramy. Spirit zaraz zacznie swoją pierwszą ofensywną kombinację. Chciałby wjechać Helionami i Reaperem w drony. Oczywiście będzie mu to utrudniać laser, bo ma dobrze ustawione królowe. No i tutaj też nieźle ustawiony wobec Banshee. Reaper wyłapany. Balazarowi służy ta kampania defensywności. Zajął dość szybko czwartą bazę, piątą już nawet stawia sobie złotą. No ten atak, który myślałem, że Spirit wyprowadzi, to w ogóle się nawet nie zaczął, już się skończył. No i teraz wszystko przerzuci na prawą stronę. Co tam w powietrzu? To są chyba medivaki. Tak. O, jest na pokładzie medivaka coś większego, a konkretniej Siege Tank. Łącznie dwa w tym ataku. O, jakby teraz takie ładne salwy w te Bane'y zrobił. O, to jest potencjał dla Spirita i to duży. Nieźle ucieka. Tam, ale że Heliony nie pomagają na Lingi. Może trochę szybciej powinien to zrobić. No, ale tak. Czułem, że tutaj Spirit ma ogromną szansę na wygranie batalii. Udało mu się to. Bardzo dobry timing, push, mocny, wyliczony. No i teraz nic, tylko podjechać Siege Tankami i atakować dalej. Też w sumie to jednym Siege Tankiem. Kurczę, laser dużo wypompował kolejnych jednostek, może ma nadwyżkę, ale... No już tak w zasadzie to się obronił. Pytanie, co się stanie, jak Spirit dojść te posiłki. Dobra, czwarta baza. Siedem dronek, tu jak widać królowa oczywiście atakowana, jedna i druga. No wyklika mu to, tak jest, właśnie wyklikał. Co? Tam się zakopały dwa Bane'y lasera, tak patrzyłem, co on robi tymi Bane'ingami, czemu tak dziwnie nimi chodzi? I się wyjaśniło. Będą miny. Tutaj też chyba nie były to najlepsze wymiany dla Mikołaja. Dobra, jeszcze dwie królowe. Znaczy, może dwa medivaki, chciałem powiedzieć. Królowe to oczywiście tutaj biegają, żeby zapładniać haczerki. Go. Idzie w te dronki. Zaraz medivaki powinny przelecieć nieco wyżej. A, zakopanie dron, to fajne zagranie. Na chwilę nawet. No, Spirit to tak niczym Klem. Cały czas atakuje i cały czas się rozwija. Właśnie stawiona jest czwarta baza. I tutaj jeszcze dwie drony wyłapał. No ładne to Mikro Spirita. Chyba poćwiczył, chyba chce do tych Chin się przelecieć. Lecą kolejne Bane'y. No, Elazar jeszcze ma przed sobą dość długą drogę, jeżeli chodzi o obronę. A najcięższe jeszcze przed Elazarem i jeżeli... No tutaj oczywiście mam na myśli kolejny duży atak z Siege Tankami, których będzie tak 4-5, nawet więcej pewnie. I jeżeli do tego wszystkiego jeszcze wliczymy fakt, że Lazar nie rozlewa biomasy w okolicach godziny drugiej, no to nie wiem, jak on ma obronić ten atak Terana duży. Może kontratakiem, ale to nie teraz, to jeszcze nie. Nie w tej chwili. Doskonale, Bane'y wchodzą. Brawo, Elazar. Tutaj czwartą bazę zatrzymał bez problemu. Tu jest pełny medivak. Oj, drugi. Połowie pełny. Nice.
Ej, no, dobre, dobre uderzenie lasera. No i w sumie dzięki temu może jest jeszcze nadzieja dla Zerga. Nie, no, na pewno jest. Ciekawe, czy zaryzykuje Spirit teraz takie mocniejsze wyjście na mapę. Czy po prostu się rozstawi w swojej bazie. No, patrząc na to, ile tych command centerów on tutaj stawia, to chyba jednak będzie defensywa Spirita. Chyba tak dobrze zaczął, gorzej rozwinął i teraz mamy taki, bym powiedział, lekki remis w rozgrywce. A, to jeszcze medivac stracony, ale już nie było wiele jednostek na pokładzie. No, laser musi w końcu odbudować drony, bo może siły ma duże, ale bez ekonomii, bez zaplecza to nic z tego nie będzie. Na 70 dronach aktualnie laser, zaraz będzie ich ponad 70. Command Center zaraz tutaj chyba wyląduje. Dobra, liberatory się rozstawiają. Zaczyna się, jak to mawiał ten we Władcy Pierścieni. 5 Basterana, Ghosty, Kampa. Laser oczywiście zajmuje też całą mapę. W ogóle fajne jest to, że laser tam zajmuje na godzinie 10 bazę z bogatym gazem. Serio, te zakopane Bejny to były tak blisko, no tak blisko. Laser zajmuje bazę z bogatym gazem, żeby Spirit potem jej nie zajął. Mądre. A nawet jak Spirit ją zajmie, to już tam prawdopodobnie tego gazu nie będzie, bo bogaty gaz jest bardzo szybko wybierany. No, sprytne, sprytne, panie Mikołaj. Kiedyś tak się, pamiętam, robiło też na niektórych mapach, jak się grało w ZVZ. Grało się stylem Mutaling Bane. To wtedy, no, rywal z racji tego, że musiał grać bardzo defensywnie, to zajmowało się niektóre jego bazy, w tym na przykład jakąś złotą albo z bogatym gazem. I wtedy, jak już gra się rozwijała, to rywal po prostu miał bazę mniej do wydobycia, zwłaszcza chodzi o ten gaz. No i właśnie zaraz się dowie Spirit, co się tutaj dzieje. Kto wygrywa? Na ten moment bym powiedział, że nikt. Że raczej jest tak zwany poremis. Ale na pewno Polak, tak. Z pewnością. Musi znowu obsadzić ten ekstraktor laser. To jest w zasadzie najważniejsze chyba w tym założeniu. Natomiast Spirit powinien co chwilę wysyłać właśnie liberatora albo jakiegoś dropa, żeby tam się nic nie działo w kwestii wydobycia. No, inwestory zakopane, fajnie, fajnie. Mikołaj, jak widać, pilnuje swojej bazy. Ale Spirit może ominie tę defensywę i pójdzie po prostu na godzinę 12. Spirit wygrywa, bo teraz Nimba. No, Kampa jest faktycznie bardzo mocna. Jak Spirit nie popełnił błędu, to raczej powinien wygrać, no. No, ale generalnie taki jest StarCraft, nie? Że ten, kto nie popełnił błędów, ten raczej wygrywa. No proszę. Mamy nuka. Zrzucany jest Ghostem, który stoi w pierwszej bazie Elazera i tutaj na dół właśnie przerzuca tego nuka. Za wiele tego nie padnie, ale no zawsze coś, jakieś dwie larwy.
I nóg do pierwszej od razu. Tym samym ghostem. No ma dwa silosy Polak. Znaczy polski teren chciałem powiedzieć. To jest dużo larw, to jest dobry cel w sumie. Może dla samych larw nawet. O! A nie spadło. Nie spadło. Piotr to zawsze był fan zrzucenia tych nuklearek. Lubi zasiać ferment, lubi wymusić błędy, złamać psychikę przeciwnika tymi nukami. Jak widać, składa on ghostem no tę swoją broń, bo ghosty też mają coś takiego jak lurkery, że można w nich, na nich wcisnąć hold fire i one po prostu nie atakują, nawet jeżeli coś jest w ich zasięgu, ale to po to, że jeżeli wejdą w tryb maskowania, jak są niewidzialne, jak mają cloaka, no to można przejść, gdzieś stanąć i zwrócić nuka i wtedy jest pewność, że ten ghost sam z siebie nie zacznie atakować czegoś, dlatego mają opcję hold fire. O, kolejne nuki lecą. Medusa też gra laser, dużo się nawet w sumie rzeczy dzieje, chociaż obrażeń jeszcze nie ma za wiele. Podoba mi się, jak na minimapie widzę myszkę obserwera, już sam nie wie, gdzie ma pojechać, gdzie ma spojrzeć, co ma zrobić, jak ma żyć. Co mam pokazać? Dobra, leci teraz na godzinę drugą. Tutaj chyba drugi nuk spadł, ale nam tego chyba nie pokazał ten obserwer. O, dobra, złapał. Aczerkę. No ale tutaj drony jeszcze nie było. Pracujących. Osiemnasta minuta. Skanuje środek mapy laser. Liberatory. Jedna wielka ofensywa, tak jest. Trochę... Jacie! Okej, to było jednostronne. Te lurkery nawet nie pisnęły. Ale laser ma minerałów. Na bogato. Ponad 13 tysięcy. U Spirita też over 9000. Mimo wszystko dość pasywna gra Polaków. O, nóg już wylądował. Odgłosy ghostów. Po chińsku jeszcze lepsze. Razer zaczyna stawiać defensywę statyczną, czyli spajne i spory, żeby kolejnego ghosta chyba zatrzymać za pomocą tych budynków. No jakby wdepnął w to laser, to by była mocna sprawa. Ale jednak sorry, zorientował się, gdzie to zleci. No jest ciekawie. Spirit bardziej idzie na prawą stronę mapy. W ogóle teraz do mnie doszło, że z jednej strony laser ma te bogate gazy, ale to jest tyle samo surowca, co będzie w tej bazie na godzinie czwartej, tylko że Spirit to wolniej zbierze. Ale jeżeli ją zajmie i utrzyma oczywiście, no to w sumie będzie tak jakby no porówno w surowcach. Tylko laser będzie mieć trochę więcej minerałów, no ale... Ale to jest nie tak ważna sprawa chyba, bo... Spiritowi myślę, że minerałów też nie zabraknie. No, ciekawie, ciekawie. Ej, ten bogaty gaz tutaj nie został w pełni wybrany. No i minerałów dużo zostało. No ciekawe, ciekawe. Lazar chyba też uznał, że dobra, chyba czas tam na godzinie czwartej się zakręcić. Sporo jednostek lasera się tu wlewa. Kurczę, naprawdę duży limit Mikołaja. Bez problemu rozwali tę bazę. No świetny atak, świetne zagranie. Ważne, żeby Bainami uciec, bo to same zergmingi rozwalą tę właśnie bazę. Spirit sobie przypomniał, że chyba trzeba zrobić pancerz do budynków, żeby same zergmingi właśnie tak łatwiej nie niszczyły Planetary Fortress. Spirit w ramach odwetu wyłącza bazę na godzinie 12, w sumie to ją zniszczył. Jeszcze rozwali te na
Ono w narożniku, w górnym lewym rogu, w zasadzie obie. Łącznie trzy, hacze mu chyba rozwali. Jeszcze nóg na godzinę czwartą. Dużo rzeczy się dzieje. No, Laser nie ma za dużych liczb w tym momencie, jakby się zastanawiał po prostu, co on ma zrobić, jakie teraz jednostki są właściwe. Command Center prawie by oberwał tym nukiem. Potężny nuk nawet nie potrafi tego kokona rozbić. Tory, nuki. Liberatory, jakieś Marauder Ghost oczywiście cały czas robi Spirit, Laser na razie Hydra Link. Nie widziałem, szczerze mówiąc, może źle patrzyłem, jeszcze użycia Infestora. Dziwnie się tutaj trochę ustawia Laser, ale jeszcze na pewno zawalczyć nie może. Gdzie te Infestory? Trochę zerglingów pozakopywał w trzeciej bazie Spirita Laser. O, tu jak widać niektóre jednostki się pogubiły. No i zaraz będzie po haczerce. Doskonale. Liberatory kompletnie niezaangażowane. Volko, ale tu było dużo ghostów. Padło od Bane'y. Wszystkie były ściśnięte. Oj, no ale jednak nadal chyba dla Spirita to była lepsza wymiana. No gdyby te ghosty trochę bardziej rozdzielił, to już by było fantastycznie dla Terana. No, Laser dalej ma większy bank, tylko pytanie, co ma budować, żeby to dobrze kontrować, to już bardzo trudne jest. No, ale Spirit za to nie ma gazu, więc musi tam te rafinerie właśnie. O, tutaj też przydałoby się rafinerię zrobić, tylko że póki co to linki zatrzymają tę bazę. Jak widzicie, Command Center dość wolno pada, pomimo no już dużych ulepszeń Lasera. W zasadzie do maksymalnych. A, tutaj jest zakopany zergling, to dlatego to nie chce zadziałać, rozumiem. To chyba to ulepszenie pancerz do budynków, jak się nie mylę, daje, zwiększa pojemność Command Centera też swoją drogą, że tam aż 10 CV wchodzi, ale dobra, tu gadu gadu, a Laser bija się w te liberatory, tanki, ghosty i tak dalej, no nie widzę zupełnie, ojej, tu jeszcze flanka ghostów od prawej strony. O, Infestor próbował zafangalować, ale nic z tego. Nadal duży bank Lasera, tylko że no co tu wybrać, jak to nic nie działa. Nie da się tymi zergami. Może trzeba Broodlordy w sumie? No, Spirit idzie raz jeszcze po bazę na 12. Te w narożniku porozwalał. Laser próbuje ekspować na godzinie 4. Haczerki zniszczone. Może jakieś liberatory rozstawić tam trochę niżej. No, mi się ten jeden liberator, nie wiem, w sumie dwa obkręcone w kierunku Terana w sumie, nie w kierunku Zerga. No ale jak tego Spirit nie zrobi, tak pewnie będzie dobrze, on ma dwukrotnie większy limit armii. Część oczywiście rzeczy jest porozrzucana po mapie, ale większość mamy tutaj na ekranie. No nie do zrobienia. I te ghosty z tyłu świetnie. Oj, ale jaki fangal też na te ghosty poszedł. Tylko że nie ma co ich dokończyć. Absolutnie. No i Laser poddaje się, mając prawie 10 tysięcy w banku. Ale po prostu nie da się z tym wymieniać sensownie. Spirit się zakampił i był nie do złamania. GG. Pierwsza mapa dla Terana. Zaczynamy. Mapa Solaris. W dolnym lewym rogu oczywiście Laser, w górnym prawym Spirit. Na razie Polak prowadzi. No i Polak przegrywa. Dobra. Czy jest limit czasu na wbicie specjalnej mrówy? Manokunta, już mówię. Ile czasu zostało? Chyba 3 dni, ale zobaczmy. 3 dni, 10 godzin i 52 minuty. Także jeżeli masz ochotę poklikać, nudzić się w jakichś tych sytuacjach, no to jakiś czas tą, to jak najbardziej można spróbować wbić pomarańczową mrówę. Specialized Orange Ant. Ej, wow, ja tak widziałem, ale szczerze mówiąc nie zarejestrowałem, ale Laser robi jedną bazówkę, nie? Nieźle, grubo, ciekawie. To jest Command Center First,
A ze strony Elazera być może ślepa kontra, jaką są bardzo szybkie roadsze, no i oczywiście Ravagery też będą. Grubo. Doskonale. Tak, MC Quack, jak masz 9 level królową, to tak, to piąty już zalicza. A potem dopiero Rally and Attack, takie coś trzeba tam zrobić, a potem jeszcze pomarańczowa mruwa, są takie trzy rzeczy, które dają szakle kastrowi. Shangri Gamer, również bardzo dziękuję, witamy, witamy. No dobra, Laser wszystko w zasadzie inwestuje w atak, to jest zagranie pod tytułem albo wejdzie, albo nie wejdzie. Olinuje. A, Rally, tak, to doskonale. Rally też daje 2 dolarki. Doskonale. Klikam pilnie, mam już połowę. Doskonale. Jeszcze nikt nie wbił pomarańczowej mrówy. A parę osób próbowało. Czy każde rally? Wydaje mi się, że jedno rally od jednej osoby się liczy. Te pierwsze się zalicza, nie? No i potem już jedna osoba nie może raczej ta sama zrobić dużo tych rally. Znaczy jedna się pewnie zaliczam. To by było chyba za dobre dla mnie. Dobra, Elazer. Idzie. Fata pisze, że Lazar za dużo nie trenował, tylko czeka na Zero Space'a. Tak, ma być turniej w Zero Space'a chyba jeszcze w tym miesiącu jakoś się zaczynać. Zobaczymy. O, Ravager. Ej, no to jest wygranko, no. To jest 1-1, no sorry, nie? To jest ślepa kontra. Zagranie po prostu fantastyczne. Są takie zagrania w StarCraft'cie, jak widać, ryzykowne. Które po prostu dają ci zwycięstwo, bo rywal też na swój sposób zaryzykował. Spirit zagrał zachłannie, Spirit zagrał bardzo zachłannie, Elazer zagrał bardzo agresywnie. No i w tej konfiguracji, przy tych konkretnych taktykach, Elazer po prostu wygrywa. 3 minuty 25 sekund, no i można. A nie te ponad 20 minut. O, Elazer się zaciesza tam troszeczkę. Pewnie Wafata siedzi obok, która zresztą jest na czacie. Witamy, pozdrawiamy, dobrze, dobrze. GG's. No to zaczynamy mapkę Oceanborn. W dolnym prawym Spirit, w górnym lewym Laser. 1-1. Zobaczymy, czy po raz kolejny zaryzykuje Spirit i zagra ten Command Center First, czy też może jednak będzie otwarcie bezpieczniejsze. Po twarzy mi z tym twoim ładny kolorek, dziękuję. Tak, trochę pasuje pod turniej teoretycznie bardziej. Dzięki, dzięki. No, Lazar nie podejmuje takiego dużego ryzyka. Spirit, jaki giga chat! Wyłożone, że przegrał na poprzedniej mapie od Ravager Rush, on znowu robi Command Centera, ale to jest rzut monetą, powiem wam. Taki trochę rzut monetą, no bo Lazar mógłby powtórzyć zagranie z poprzedniej mapy i wygrać w dokładnie taki sam sposób, a Spirit mógłby przegrać w dokładnie taki sam. Kurczę, ten Retrainter podał dobry przykład. Ale nie idźmy dalej w ten. To niech będzie nasz wyjątek. Nie idźmy dalej w tę stronę. Tak, o miasto chodziło, o miasto. Dobra, ekspansja szybka, zachłanna Spirita, dwie rafinerie zagrane, no ale właśnie, to są dwie rafinerie, a nie jedna, bo wydaje mi się, że była jedna na pierwszej mapie, na jakieś 90% tak było, i w takim razie może z tego będą faktycznie jakieś battlecruisery sportowe, ale to trochę szalone, nie, na trzeciej mapie zagrać takie szybkie battlecruisery. Lingi sobie czekają, wszystko sobie czekam.
Salazar chciałby tymi linkami bardzo wbiec, ale chyba na razie nie ma czego tutaj szukać. No Reaper to obroni po prostu. Nie, ja tylko za piąty level królował. Potem inny próg to jest Rally and Attack, czyli jakiś tam atak trzeba zrobić. A jeszcze inny próg to pomarańczowa mruwa, nie? To nie jest tak, że za każdy level coś tam wpada. Ale kolejne rzeczy tam już trochę więcej wymagają chyba czasu. Jak Lazar urwał mapkę, no zagrał jednobazowego Roach Ravager Rusha, a Spirit zagrał Command Center First i ślepa kontra 3 minuty 25 sekund i tak w ten sposób Lazar zdobył punkt. On no, trochę takie szczęście, trochę kalkulacja, może trochę 200 IQ. I go tak przewidział, przechytrzył. Ale co ciekawe, na tej mapie też Spirit zagrał Command Center First i... No i zobaczmy, co się tu wydarzy. Bardzo szybkie Banshee też zagrał Spirit. Banshee z niewidzialnością, już niebawem będzie pierwsza, potem pewnie druga. I zazwyczaj więcej niż dwie to się nie robi. No nie, Xapek. Xapek też. Jakby co na Discordzie jest specjalny temat. To znaczy specjalny ten, no, kanał do rozmowy na ten temat. To można do oporu, tutaj lepiej nie. IBA jest zagrane przez Spirita. Lazar ze swoimi ulepszeniami trochę może niby zwleka, ale to jest wszystko wkalkulowane w taktykę, no bo on chce najpierw zrobić szybkość do Bane'ów, bo potem pewnie jakieś inne rzeczy. No najbardziej by mnie zaskoczył Lazar, gdyby zagrał Mutaliski. No dobra, liczę, że będzie trochę więcej akcji niż na pierwszej mapie przy dokładnie tym samym ruchu Spirita. Ja to czekałem na jakąś wartką akcję, a to po prostu rozwalił 3 kryptomory. Do widzenia. Widzimy się za 3 minuty. Spoko. Po presji. Trzeba coś zapakować do bunkra. No doskonale. Wyczyszczone. Jak to nie chce się jechać? Co się dzieje? Raczej grają, a nie chce im się jechać? Co się dzieje? Co ja czytam? Panie, do Chin się przejedziesz, no. Będzie fajnie, zabawa. Co może pójść nie tak? Jeszcze będzie wszystko kastowane. Też niedługi turniej. To będzie ciekawa seria zdarzeń teraz, bo Lazar oczywiście kontratakuje, jednocześnie musi się obronić. Spirit na tarczy, jeszcze ma tam te Banshee w obronie. No będzie ciekawie, coś tam wchodzi, co to jest? To już Bane'y, okej. Okay. W pierwszym rzucie. Uj, może naprawi bunkier!
No, nieźle i te dwa mariny w przejściu, ależ nie poszło. Aż dziwne. Aj, te zakopane bejny tutaj miały być takie dobre. Sprytne w sumie by to było, ale jednak skan poleciał. No i zakopane bejny jednak nic nie zrobią. Trzy siczanki Spirita, mocno rozdzielone jednostki. Jeszcze troszeczkę biomasy dla Elazera. Elazer się wbija. Trochę wyczyścił, ale jest jeszcze z tyłu nieco jednostek. No i teraz dylemat, czy dosyłać wszystko w jedno miejsce? Chyba tak, tak. Spirit będzie dosyłać wojsko. Zaraz tu biegnie. Hatcherka rozwalona w okolicach godziny pierwszej. Spirit dalej chyba atakować tę samą lokalizację. Ale teraz też widzę, że Bane'ów chyba jest trochę dużo. Chociaż poza biomasą to jednak nie jest taki problem. Może jakiś command center na pozycję, tak jest, zaraz wyląduję. Sensownie wyklika te kilka Bane of Spirit. Zaraz się tutaj znowu zacznie pewnie panoszyć po prawej stronie mapy. A tutaj w końcu trochę więcej akcji w różnych miejscach chcę... O! Wrzucić. Czemu tam brakuje? Gdzie te mariny w końcu zrzuca? Musi je przerzucić chyba. O! Prawie sporo dokończył Medivaca. Już ucieka ten jeden i drugi zaraz do niego dołączy. No dobra, dobra. Gramy dalej. Dużo obrażenia jeszcze nie zostały na pewno nigdzie zadane. Mapa jest wyrównana, no ta tutaj zaraz nam zdecyduje, kto awansuje do kolejnej rundy, no i oczywiście zagra z Geraltem. Z tego co widzę, znam obserwer, pokazuje morfujący się Bane'a, tam jeszcze coś się dzieje w pierwszej bazie Spirita, chyba parę linków Elazera sobie biega, może się zakupuje, tak, no granatczas trochę, rozprasza go. Wszystkie wymiany, które do tej pory miały miejsce, na pewno jeszcze nie przesiliły przewagi na żadną ze stron. Królowe idą na front, żeby pewnie zgarnąć pierwszą salwę od Siege Tanków, tak żeby potem mogły Lingi i Bane'y trochę swobodniej się wbijać. Ale są też Banshee, akurat nie ma detekcji Elazer w tym miejscu i czasie. Zaraz Hatcherka na godzinie pierwszej padnie, Lazer wykorzystuje tę chwilę, żeby zrobić kontratak, akurat na Siege chyba powinien się też rzucić. No i Bane'y, które miały wejść do bazy trzeciej. O, coś wejdzie. Nawet, no nieźle. Coś tam porobił, ale padła Hatcherka na dziewiątej. I to umknęło chyba Lazerowi. No i w tym momencie cztery bazy do czterech, chociaż nie, Spirit tam jeszcze ma chyba na godzinie drugiej w miarę funkcjonującą bazę. Znaczy baza stoi, ale CV nie pracują.
padnie, zaczyna się batalia. Tutaj można jeszcze ewentualnie po tych bainach poklikać z sztankami, ale bainów jest na tyle dużo, że go przepycha Elazar. O kurczę, no to była śmiała decyzja, żeby tutaj tak wyjść daleko poza biomasę, ale chyba w miarę dobrze wykalkulował. Spirit musi się zapakować do medivaków i uciekać. Tego sztanka już nie wiadomo, czy podnieść, czy zostawić. Walczy Spirit, jednak powalczy. Zrzuca muły, a już myślałem, że do naprawy. I to w sumie mogłyby też naprawiać. No, właśnie zaczęły się zabierać za naprawę Planetary Fortress. Posiłki Elazara są całkiem duże. Spirit też już widzę, że hotkey do całej armii, bo przez środek mapy biomasy biegną jakieś mariny, lecą medivaki. Przewaga w ulepszeniach po stronie Spirita. Ale naprawdę jak równy z równym póki co grają. Tylko że no, czas gra raczej na niekorzyść Elazara w tej chwili. No bo nie ma po prostu kolejnej bazy. Nie wiem, czemu na 9 właśnie tej haczerki jeszcze nie buduje. Pewnie za chwilę to zrobi, ale za chwilę to może być już właśnie trochę za późno. Zaczyna się walka z hydraliskami. A tu dwa tanki pomagają. No, to nie jest bitwa dla Elazara raczej. Chociaż z posiłkami. No ale nie. Te tanki jakby szybciej rozłożył Spirit, też z pewnością by mu to pomogło. No miazgunia. No i nadal trzy tanki mogą atakować. Nie było przez chwilę wizji na wzniesienie, dlatego to trochę za długo niektóre jednostki Spirita tutaj żyły. Podoba mi się, jak obaj uważają, że powinni walczyć. Obaj uważają, że wygrają batalię. No ale jednak to Spirit zwycięża i jest 2-1 właśnie dla Piotra. Spirit to samo minął od początku pojedynku. Razer od razu wylogowany. Razer oczywiście będzie grać też w dolnej drabince. Razem z Nikichem zagrają tam z Divizji. To będzie chyba jutro, tak, jutro. No i jutro również będzie chociażby pojedynek Geralt kontra Spirit, Reynor z Killows, Shameless na Showtime'a. Idę grać customy z Bianem. Powodzonka Geralt. No to rano właśnie, trzeba się na jutro przygotować. No dobra, powalczyli Polacy. Dobra, tak, gracze mają około 22 godziny, no jeszcze trochę się trzeba tam pewnie przespać, żeby przygotować taktyki na jutrzejsze rozgrywki. Ciekaw jestem też bardzo meczu z Killowsa i Reynora. Ciekawe, czy mamy drobinkę tu jeszcze pokażą, no ale to tak jak mówię, jutro zagra na pewno Spirit z Geraltem, Reynor z Killows, Shameless Showtime i Elazar Nikich. No jutro dwie osoby z ośmiu odpadną.